Fantastyczne. No, uwaga, na ślisko. No to nie, no, złapiesz wędkę, Jezu, że tej wędki nie złamałeś. Widziałeś, jak on ją wyciągnął tym kijem? Jak szmatę. Ale jest moc. Niżej ryba, niżej ryba. Niżej jeszcze. No, samica, tak. A kiedy robisz to ma? Malutkiego samczyka. Młodziutkiego, tak jak lubisz kiedy. Pierwsze rybki padły. Zobaczcie, moja szkółka łowienia na Kowalczyka. No nauka idzie pełną parą, co by nie mówić. Dzisiaj jakby drugi etap nauczania, czyli łowienia z krzesełka. Nie siedzimy już na ziemi, na kamieniu, tylko elegancko na krzesełeczkach. Panie, proszę bardzo. Mi spadają. To musisz bocznie zacinać, jak ci spadają, kolego. No. Okej. Tak jak wczoraj. Proszę bardzo, rzucamy, nie lenimy się. Bo nie będzie piątki na koniec semestru. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Partnerem odcinka jest sklep wędkarski Zadzior, firma turystyczna Fishing Tour oraz festiwal wędkarstwa i survivalu. Witam z kim bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, jest godzina 6:20 rano, zaraz ruszamy na łososie, ale w nocy tu mieliśmy taką, można powiedzieć, przygodę, ponieważ na bazie szaleje puma, ganiała koty. Ja nie wiem, jaki to jest dokładnie gatunek, ale jest dosyć niebezpiecznie. Stary, wychodzę w nocy, akurat była łazienka zajęta, wychodzę z siku, tutaj na polanę. Mnie kurwa pogoniła puma, rozumiesz to? Puma go pogoniła. To ona nie była saskłaczyca? Ale przez tą pumę to się obsikałem. Bo jeszcze była żaba, ale to jest jeszcze oddzielna historia. Ogólnie bardzo dużo się tu dzieje. Jest nieźle. Kierownik poszedł na ryby. No tak, to siada nam na głowę ogólnie wyjazd coraz bardziej tutaj, jest nieźle. Ja spałem znowu w ogrodzie. Słuchajcie, klimat tutaj, może wam tu dzisiaj pokażemy po rybach, pojedziemy na jakieś zakupy. Bo klimat tutaj jest jak w miasteczku Twin Peaks po prostu. To jest niesamowite, niesamowite. Ale na razie ruszamy na ryby. Ej, no faktycznie jest dzisiaj tłok na wodzie. Od samego rana. Czy nam łososi starczy? Czy starczy łososi dla wszystkich, tego nie wiadomo. Tam też są łodzie, są na brzeżu. Patrzcie, już nas gonią, kurde. Może szybciej płyjmy trochę na tą miejscówkę. Yes. Masz? O, panie Tomku, brawo! Panie Tomku, brawo! Fajna rybka. Puknął, stuknął? To co? Puknął? Poczułem, wiesz, nie wiem. Mhm. Ale to już na takim spływie był, no to wtedy czujesz. Aha. No dobra jest, dobra, oj gruba. Oj gruba ryba. Tak jest. Dobra. Odżył. O, i teraz czuję zakwasy po tamtej pierwszej. Chodź. Dobra. A co ty, Tomek, co ty tam masz, konia? Ej, ale ty z nami... Żywiec! Ale ty z nami nie przyjechałeś. Wiesz co, ja nie wiem, co to jest. To jest żywiec nasz. To jest przynęta twoja. Daj spokój, rzuć dalej. Dobra. Siedzi. Ale gruba. O, nie ma... O, ty co? Aha, on taki... O kurde, niemały. Dobra. Piękna. No to weź ją tutaj tak w naszą stronę. O, odwróć ją. O. O, to. Trochę niżej ryba. No dobrze. Cykniesz moje? Weź. Piękna jest. Dobra. Piękna, on ci już cyka. Miały być dzisiaj kombinacje, szukanie innych metod, łowienie na wahadłówki, na obrotówki. Ale powiem szczerze, że jak już tak się rozleniwiłem, nie bardzo mi się chce. Fajne właściwie takie łowienie jest, no co by nie mówić. I wbrew pozorom wcale to nie jest takie łatwe, bo te brania są tak króciutkie. No trzeba się w tempo wbić. No jak to się ogólnie udaje, no to na to są fajne hole. Miałeś? Nie. Ale miałeś branie? Branie na spodzie. To jest kolejna rybka.
Też dobra, dobra. Jak ma to, panie? Jak ma to? Panie, jedna ręka w kieszeni, druga kurczę na... No typowy karpiarz. Po prostu typowy karpiarz, to nie? Tak. Ale mieli. Ale mieli. Dobra, jak mi go dasz tu, to... A to jeszcze... Spokojnie, jestem gotowa. Spokojnie. Ale to dzisiaj zdaje się będzie więcej niż te 20 ostatnie, coś mi się wydaje. No. No i teraz za tym podjazdem będzie dobrze. Jeszcze nie. Już prawie. Jest to drugie życie. Nie ma tak lekko. Trochę ręka musi spuchnąć. Dobra, teraz już nie będzie. Chodź. No, 8,4, no ale były takie ryby powyżej 80 też. No zobaczymy, kto złowi największego potwora. Ogólnie jest fajnie, no. Łowią wszyscy. Nawet już nie nagrywamy wszystkich holi, bo nam się nie chce. Na pewno dużo lepszy dzień od tego pierwszego dnia, kiedy tu żeśmy rozkminiali w ogóle, z czym to się je i o co w tym chodzi. No, dzisiaj już się wszyscy chillują, siedzą sobie. Odpoczywają, rzucają. No tak. Fajnie, po kanadyjsku tak. Kiero ma znowu. Jestem w formie dzisiaj, panowie. Masz kiero? Na kierownik, proszę bardzo. Ale jaka mała kiero. Nie no. Najmniejsza od nas. Najgłupsza ze stada tak zwana. Najgłupsza ze stada. Kocha, ja wiem, że trochę zazdrowi. Ale zobaczcie, kiero przyjął pozycję a la Czajka. Czajka Warszawa. Ogląda mnie. Ogląda mnie. Dobrze. Nie nastroszy się, już jej tak nie prychopaj. Dobra, puszczaj ją. Tak. Nie, zmieniłem ślętę na inną, wiesz? A, tego ci nie powiem. A nie pokażę. Na różową główkę, wiesz? To chyba ma znaczenie. Natychmiast branie, no. Rybka nieduża, wyczepimy ją w wodzie. Pięknie mieli. Spokój. O, dobrze, wyczepiła się sama. Bardzo miło z jej strony. Już poszła. Chyba będzie najnudniejszy film z Kanady, ciągle ryby. Różowa główka, no. O, chyba lepsza. Idę sobie na nią popatrzeć. Zrobimy podwójny hol zaraz, zobacz. Jest jaka upiaszczona, no, cóż, takie życie. No, do góry. No, ogląda mnie. No, pięknie. Przyroda piękna. Wypatrujemy niedźwiedzie, ale nie ma niedźwiedzi. Bieliki latają, czaple. Ładnie jest w Kanadzie. Tak, to naprawdę jest bardzo ładnie. Ja bym pochodził po górach, ale pewnie nie będzie czasu, jak zdam życie. Namawiam chłopaków, aby jechać w ogóle do miasta, aby troszeczkę poglądać, popatrzeć, jak tutaj to wszystko wygląda.
No mam nadzieję, że się da ich na to namówić, bo też się rozleniwili strasznie. Ale polecam ogólnie. No każdemu, kto chciałby poczuć taki naprawdę wędkarski chill, zmęczyć troszkę mięśnie, to tak, to Kanada to jest ten kierunek, kiedy łososie po którejś rybie wydają się takie po prostu zwykłe, pospolite, nie robiące już na nikim wrażenia. To jest niesamowite. Nigdy nie myślałem nawet, że będę tak się czuł na rybach. Naprawdę jest grubo. Naprawdę jest bardzo grubo. Panie, to ten co leżał. To ten sam? Ten sam. Łatwiej idzie, nie? No, na gnieciu. Na twarzy karkarza w końcu zagościł uśmiech. Ale nie szczery. Jemu się i tak to nie podoba. Tylko ja. Nie? Ryba za mała. Ale co ci się w tych rybach nie podoba? No też są fajne. No mówi, że nie fajne. Ale spóźniłem ty. Zagapiłeś? Gdzie mamy ten podbierak? Tam jest? Nie wiem. To tak chyba. A to Marek, dawaj ją kierowniku, raz, dwa. Kierownik jak się rozbujał dzisiaj. Kierowniku, co się dzieje z tobą? No ile, muszę cię pobić. Powiedz. Odrabiasz straty? Tak. Pięknie. Ładnie, ładnie. No, no sobota. Dziękota. Pięknie. Pięknie. Silna kubyłka. Silna. Macie gdzieś ten podbierak? Co on bez podbieraka wyciągniesz? Ale nie jest duża. Gdzie to będzie teraz do tyłu? Do tyłu, dokładnie. O, i poszła. Co tu się wyprawia dzisiaj? Zlajzły? Tu ryba. Ale ta zdecydowanie ładniejsza. A mój, panie, samica. Samica, tak. A kierownik co ma? Malutkiego samczyka. Młodziutkiego, tak jak lubisz kierownik. A jutro znowu jest siotry. Jutro pierwszy hol należy do mnie. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę duża ryba, że chłopaki będą musieli mi pomóc. Gdzieś po godzinie albo po dwóch, a nie po 15 minutach, bo po to siłownia była robiona przez ostatnie miesiące i kondycja. Dziękuję bardzo, Tomek zrobił sobie żarcie. Nie będzie dzisiaj głodny. Dlaczego? Ja żyję miłością. Ale fajnie. A to chyba najmniejszy mój. Kurczę, nie, to daj spokój, nudy tam. Ale fajnie. To ta matka chyba. Co sugeruje, że co mam zrobić teraz? O! Dziękuję bardzo, Tomek zrobił sobie żarcie. Nie będzie dzisiaj głodny. Dlaczego? Ja żyję miłością. Ale fajnie. A to chyba najmniejszy mój. Kurczę, nie, to daj spokój, nudy tam. Ale fajnie. To ta matka chyba. Co sugeruje, że co mam zrobić teraz? O!
Nie, nie rozumiem. Kolejna. Ten jak zwariował. Ta sama. Czyli co, na czym to skończyliśmy? Krok glutka, tak? O, ale się! O Boże, jedyny. Jezus Maria. Którego odciaka? Znaczy, częstotliwość łapania to jak na razie tak. Teraz się obrazi i poszedł. Tak, nagraj, to, nagraj to, zobacz, poszedł. Z fochem? Poszedł. Ty jesteś do ślizgu, jeszcze nie. Daj jeszcze chwilę. Zaraz będziesz. Uwaga. No, i? Chwilę zasilne jest, okej. Okay. No i to, i to, i to. Wędką do 30 gramów. Pytania. Proszę. I se możesz no. Stać, jak ma człowiek złowić. Nam się doktor dzisiaj rozkręcił ostro. A przepraszam, czy kiedyś się zwinął? To tam dać? No. Nie, nie, ja będę ją lądował, ja mam swój. On musi to jest lądowanie na Karpagana. Nie, czyli nic nie wiemy. Zobacz. Zobacz. Prezentuj, jak to robi doktor. On ją po prostu wyrywa z wody. Nie. Hop. O! Ponarzekać? Łódkę nam zabrali, nie ma w ogóle, nie ma czym popłynąć nigdzie. Ryby od godziny nie biorą. Miałem 5 brań w 10 minut i a teraz się tylko gorzej już jest. Nie, no nie ma sensu tu więcej przyjeżdżać. Aj, przestrzeliłem. Chłopaki, ja wam mogę powiedzieć, co się dzieje? Zobaczymy, czy dosoluje. Spokojnie. Dużo mu spada. Już, kurde. Już ten, jak docholuje, to ty zawsze idziesz w piku albo kupę. I stado rozbite. Doktor rozbił stado. Okej. Okay. Nie ma, nie liczy się. Za zachłannie holujesz, za zachłannie. Skubany. Co się dzieje? To widziałem branie normalnie, ja ładnie. Ja też. No. Sugeruję, że ja nie widziałem? Ty mogłeś nie widzieć. Aha. To ty mi w sumie zaciągnął. No kurde. Tak. One. Tak, tam przykro. Zobacz. Ale że się rąbną. To chyba jedna z tych większych. To? Chyba jedna z tych większych. Nie. Nie. No. Tak, to wszystko ma laki. Pierdolę tą karabę. Gdzie by to teraz pojechać? To ciężko, trochę ciężko, kurwa. Ale ula. Dobrze, dobre. Mówisz, że ta się cieszy? Chyba moc, dobra, chyba jest moc. To jest chyba ryba, po którą się powinieneś schylić ogólnie. Jest różnie powiem, z tym schylaniem, tak. Ale chyba moc. To jest ryba, którą powinieneś wyholować do końca. No, to mógłbyś wyholować. Dobra, ale proszę się, nie śmiejcie się. Ja, mogę kierownik się zachowywać jak ty przez chwilę na jesiotrze? No nie mów do mnie. Tak nie teraz. Nie gadaj do mnie. No tak się zachowywał przy jesiotrze i to takim małym. No tak, dwumetrowym ledwo, tak. Co? Wyjdź to wiodro, bo mnie wdepnę. Nie, ale dobra ryba, naprawdę. Będzie dobra. Dobra. Będzie dobra. O, osłabła? No, duża jest. Duża. No tak, mocniejsza.
Jedna z tych większych. No tu masz się na rękę do dużych ryb. Nie. Sam jesteś za dupą. Musiał dostać. Musiał. Chociaż ty, widzisz, kapociak. Nie. Nie, nie. Branie. Ale na pewno zjadła, w okolicach głowy, w okolicach głowy na pewno. No. Ale ją ładnie widać, kurczę. Ładnie, ładnie. Nie wiem, czy dół, nie, no dół, czy nie. Jest, jest w nożyczki zapięte, już widać. No, no jest taka, bo a nie, ona się baleroniła, wiesz? Czy to, że nie duża? Nie, no, do, nie, no duża, ty. Wielka. No dobra, nie uciekaj rybą. Nie cię podbiera to. Tu nie będziemy już. Tak, ty jeszcze weź te baskłady. No i ci, ci. Jeszcze chciał rzucić. Łoby pod nogi. Ja. Cofaj się. Tak, cofaj się z rybą, cofaj. Cofaj się do tyłu. No tak. No. Może już? Nie. O, o, o. Samulec. Czyli to mi nie podbierzesz jak samiec, tak? Samca to mu nie podbierze. Nie. Bardzo by ten prezel ciekawił w tym zestawie. Bo to jest tak, jak już będzie za was, to czegoś stąd odpina. No sam tej soli trzeba by do wyjęcia. Można by ją podebrać, nie teraz. To jest sobie wędek. Nasz wędek jest, o. Kierownik, weź już iść za tą rybą tam. Czy ten. Panowie, bądźcie poważni, bo ja tak chodzę jak ta... Bądź krokodyl! No dawaj, dawaj. Twoja! A, jest my. Pięknie! Ole, byk! Tyszkę ma, nie? No. To ta jest największa, naprawdę. Niestety, dary? Rośnie! 84. No i nie łosnie? Kurczę. No właśnie, no i jak tu na tą blachę łowić? To tu się takie rzeczy dzieją cały czas, no. No i dubel jest. O Jezus, mi się nie chce. Sam mam, no. Mało mam. No jest. No powiem wam, że to ten wyjazd też miał być z takim sprawdzianem dla wędek hajpa, czy ostro w to wejść. No i powiem wam, że wychodzi na to, że tak, że to naprawdę są zajebiste kije, no co by nie mówić. To co dzisiaj doktorek wyprawiał z wędką hajpa, to ja po prostu nie wierzę, że ona to wszystko wytrzymała. Tym bardziej, że no, to są wędki na bolenie na szczupaczki, a nie na łososie. A sprawdzają się idealnie tutaj. Kurde, no fajnie, naprawdę jest fajnie. O, no chodź tu ryba. Może to jest 8+, nie? Jak więc widzicie, no tak się bawimy. Tak się bawimy. Kierochocią odczep. O, całe szczęście sama się odczepiła, bardzo dobrze. Weszły, podeszły. A tu mal! Chodź tu, malok. No specjalnie na ten wyjazd schudłem 10 kg, aby móc więcej ryb po prostu holować, bo to wiadomo, że to jest tlen. To jest wydolność, jak w ringu, moi drodzy. To jest jak w ringu. Trzeba dać z siebie wszystko po prostu. Dobrze mówię, kierowniku? Już nawet nie wiem. Nie chce mi się rzucać. Nie no, można się strasznie szybko zepsuć tutaj, tak, ale to... Już po, tak po 10 rybie, no jest... Drugą część dnia chciałem spędzić spinningowo, żeby jednak w jakiś inny sposób się do nich dobrać, ale nie reagują w ogóle. No i tak już no, zostałem przy tym spławiku i tak już kolejna,
kolejna zdobyć. No co tu dużo powiedzieć, no dzieje się, ale ręce bolą i człowiek by tak trochę pospał może, nie tego tak holował. To tyle. No co, łososie nie biorą, a jak biorą to jakieś małe, bez sensu je w ogóle łapać, po 15 się szczerze nudzi. Przyjechaliśmy tu na jesiotry, powyżej stówki, po poniżej to też nie za bardzo jest. O. No wstać, zobacz, kurwa, zobacz, dobra. Dalszy rzut, większa ryba. Tak. O, dobra tekla. 83 może nie. Oby nie. Może. Miła taka nawet. Trzeba jak magiczne kasło podbierać. Nie, sobie sam ją wyjmę. Ja sobie sam ją wyjmę. Nie trzeba. Nie. To mnie wyjmie. Jak można zmierzyć urwaną rybę? Jaka żwawa skubana, co? Kiedyś do ryb to się w marynarkach wychodziło. Jest! Aż musiałem do niej wstać. Nie, klasyczek taki. O, całe szczęście się odpiął, to nie muszę iść po niego. O, ładna rybka. O. No chodź tu, chodź tu. Jaka niechętna. Jaka niesforna. Mam niesforną rybę, kiero. No, taka dosyć. No ładnie, ładnie, ładnie. No ładnie. Ładnie, ładnie. O, tak jak boczkiem stoi, to nieźle wygląda całkiem. 8,2? Oby mniejsza niż 8,2. A największa jest 8,2 na razie? 4. Ja mam 8,2, to nie chcę, żebym ciągnął większą rybę, no wiadomo. No, niestety może być. Może być, oj, może być. Tak, zmierzmy, doktorze. Co? Centymetra macie? Nie. Nie. Zmierzmy, doktorze, bo to może być kontrowersja. No. Może być. Oby nie. Piękna, co?
Piękna zdobycz. Zaraz będziemy mierzyli. Gdzie ta miara? Dobra, ledwo szósta. Niestety nie. Możesz ją zabrać do mego zestawu? Bardzo bym prosił. Chyba jest, doktorze... Słuchajcie, no zobaczcie, jak na Berglu w 95. Gdzie? No patrz pan. O tym dwa? Niżej, kinisko. No i... No to do co mówię? No cię wiem. No, ogonek do mnie. Gryzie się w palce? Nie. Dobra, lądują. Woduj, zobaczy się. Tyle mięsa wziął, wypuścił, no. Chodź to! O Jezu, już nawet mi się nie chce wstawać do tych ryb. Siedzieć. Mielimy. Pomielimy, potem się zmęczymy. Kiero, weź mi odczep. Nie. No, odczep mi rybę, no. Nie. Kierowniku, proszę, nie chcę się wstawać. Jezu. Dobrze, kochany. Czekaj, bo muszę zacząć. Zabij ją od razu. Tomaszu. Co to? No tam tam wiem, że bardzo dziękuję. No opowiadaj. Ale już, no. Nie ma co opowiadać. No. Opowiedz o swoich emocjach tutaj. 10 ryb złowionych, życiówka. Większa od kierownika. Nie od kierownika, tylko od życiówki kierownika. No i tyle, no. Jest dobrze. Dobra wariatka. Dobry wariat, no dobry. No dobry, tak. No jeszcze sobie poskacz. Oho. Może to kocho? Bo ja cię kocham. Aż tak? Kierownik, nie rzucaj słów na wiatr. Takie ten twoje kocho. No zaprysz jak na jesiotra. Ale taka siłaczka nawet, powiem wam. Ile tam było najwięcej? 8,4, tak? Nie, to przecież widać, że nie. Że malak? 8,4. Nie aspiruje. Nie aspiruje? No na razie się trzyma nurtu. Tak, tam nurtu nie ma. No, to tym bardziej wielki. No chodź rybka, chodź. No. Może jednak aspiruje, kolego. Może aspiruje. Nie, no chyba nie aspiruje. Ale pięknie te ryby tu widać. I teraz ja pięknie. Całe stado, widzicie? Ja tam pójdę sobie z tą rybą bardziej w nurt. To zobaczycie, ile ich tutaj jest. Widzicie? Ona już do stada poszła. Ona zapomniała, że już jest, że jest złowiona. Niesamowite. O, trzecie. No kurde. Ha, 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 ha.
Wypalcie, że się. Mhm. Coś takiego. Te ryba. No chyba najwaleczniejsza, jaką miałem. Jaka szeroka, ty. No. Jak jest krótka, to może będzie miała 84 szerokości. Tak. Ładnie się obaleroniła. O ty, zaatakowała mnie po nogach. Ja pierdziele. Pocałowała? Tak. Ładna, ładna. Ładna. Ładnie się owinęła. Oj, 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 oj. O, nie tak leży. Jezu, jakie to ma zęby. No. Dawaj, tu. Tak? O kurda, panowie! No, dawaj, dawaj, dawaj. Jebaniutki. Dziękuję. 87,5. Opa. O! Chyba gratki. To chyba zdjęcie poproszę. Co tu się wydarzyło? Znowu szczęście dopisało? Dużo tych przypadków jak na dzisiaj. No, ładny wyślizg. No to to możemy zmierzyć, bo od razu przyniosłem ci miarkę, żeby tak. Ja myślę, że to są ryby takie między 70 a 80 chyba. Myślę, że 76. No, tak myślałem. Zaprezentuj pani rybkę. Jak się da. Trochę upierdzielona w skrętach. Fajna. Jest kolejny. Mielu, mielu, mielu. Myślałem, że jest zmęczony. A to nie. Yeah. Piękna rybka, dobra. Czekaj. Na poprzednim wyjściu na łososiach złowiłem najwięcej łososi. No dzisiaj jestem już taki trochę zmęczony, więc po prostu poszedłem na jakość, a nie na ilość. I złowiłem największą jak na razie rybę, więc też jestem zadowolony. Doktorku, masz większą ode mnie? Teraz? Nie? No to dobrze, to dobrze. Tego się trzymajmy. Jest, jest.
też fajna rybka. No, w całkowicie innym miejscu. Zwróćcie uwagę na te jasne plamy. Zaraz wam pokażę. Podejdziemy bliżej. Widzicie, plamy na dnie, to wszystko gniazda. O, ryby pouciekały, jak się zbliżyłem. One się wszędzie wycierają. Ale silne bestie. Ale mieli. Ja pierdziele. Ale to jest radosne. Podczepimy go w wodzie. Otóż. Rybka 9.1. Piękna zdobycz, się odsunę nawet. Możemy wodować, śmiało. Podobno Tomek złowił rybę 90 cm. Nie wiem, nie widziałem. Poza tym oni... Nikt się ciebie, kierownik, nie pytał. Poza tym oni nie potrafią mierzyć ryb. Więc nie wydaje mi się, aby to było uznane. No nie. Po prostu. Na tej płytkiej wodzie też się fajnie łowi całkiem. Dobra, już bez zbędnego pierdzielenia, bez kolejnych holi, bo to nawet nie ma sensu już ich wrzucać, no bo ile możecie to oglądać, tak? Tego materiału jest strasznie, strasznie dużo. Ja w większości już nie wrzucałem, no bo to faktycznie nie ma sensu. Ale kierownik liczył, słuchajcie, tak pi razy drzwi, ale jest to bardzo prawdopodobne, że złowiliśmy w 5 osób, w 8 godzin ponad 500 kg ryb, ponad pół tony. To jest, kurna, to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite. No gdzie można robić takie wyniki, jak nie tutaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie, co macie robić. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, subskrypcję, jak ktoś tutaj jest nowy. A jutro zasuwamy na jesiotry, czyli na te wielkie kloce, pobijać swoje życiowe rekordy. No jak macie ochotę, to czekajcie na kolejny materiał. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, na razie. Cześć.